Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego, drugiego odcinka z serii Disciples 2 Dzieje Nevendar Mod. Tak postanowiłem nazwać tytuły odcinka. Playlista się nazywa troszeczkę inaczej, bo Disciples 2 mod od Pitasiego. Także serdeczne pozdrowienia do twórcy tego moda, do pana Pitasiego. Pewnie, prawdopodobnie, jeżeli nie zapomnę, będę pozdrawiał Ciebie co odcinek i prawdopodobnie na początku i na końcu, także. Także, no, pozdrawiam. I tego. A, no dobra. Wszystko jest już poustawiane. Tu się wrócić nie mogę, bo jestem cały czarny strzelec. Jestem ciekaw, czy tego Percivala będę mógł w końcu później zabić, żeby się wrócić do trenowarki, jakbym chciał. No i jestem ciekaw, czy będę zmuszony później grać na normalne jednostki, jak już dojdę do stolicy. W ogóle widzę, że wygląd stolicy Imperium jest tutaj taki trochę zafajdany, tak inaczej trochę wygląda ta stolica niż w oryginale. Jestem ciekaw, czy jak dojdę tutaj, to czy będę zmuszony grać na normalne jednostki i iść w jakichś tam właśnie wielkich inkwizytorów czy coś takiego, czy jestem w stanie wygrać tę mapę grając pod te nowe jednostki tylko i wyłącznie. No zobaczymy. Dobra, tu mamy generalnie przejście przez wody. Tu mamy włócznika, który tego mostu broni, ale na razie z nim walczyć nie będę, bo jest za mocny, po prostu za dużo bije. Wąż morski, no tym bardziej jest to przeciwnik, którego wolałbym na razie nie pokonywać. Tam jest jakiś chochlik, ale nie wiem, co on tam w sobie ma. Z tego, co kojarzę na streamie u... A mogę go ominąć, przecież on jest neutralnym tym. Niech nie ma prawa przejść przez most. Nie umarli taką stolicę Imperium i niech tak pozostanie. Jeśli będziemy ich nachodzić, to też przyjdą zniszczyć i nas. No nie pierdol, przecież przejdę sobie. No, dobra. Mamy demonologa, który bije 45 na wszystkich wyznawców, który daje 15 na wszystkich, więc to jest w sumie 60 obrażeń na wszystkich. Wyznawcę mógłbym od razu ściągnąć łucznikami, zakładając, żeby trafili, ale reszta by została już zabita. Bardzo szybko. Okej, są chochliki. Tłuste chochliki. To jest 30 obrażeń, to jest 20 obrażeń. Na obronie tam 25 powiedzmy, jakby dobrze poszło, to na defie mogę to nawet zrobić, bo tego chochlika po środku to ja od razu ściągnę, tak czy siak. No zróbmy sobie tę walkę, bo mam już budynek do wodzów, zbirów, ale do łucznikersa nie mam. To mam, to sobie postawmy. No i co? No to zaatakujmy go. Tylko czy ja tam nie ominąłem żadnych skarbów, tak jak omijał na streamie Pyrek? Chyba nie. Dobra, lecimy po to. No jak to? Dawaj. Dawaj mnie tego... tych tłuściochów. Dobra, i nie są zmodyfikowani? Nie. Szanse trafienia 70, tylko źródła brak, nie ma żadnego źródła. To jest prawdopodobnie do poprawy, bo tu będzie trzeba raczej wpisać coś w rodzaju, że to są obrażenia fizyczne, bo też Pitashi chce rozdzielić oręż na właśnie obrażenia fizyczne i na obrażenia orężem. Nie wiem, czy jest to potrzebne. Jeżeli już miałoby to być dzielone, to niech po prostu każdy oręż, jaki był do tej pory, niech on będzie po prostu obrażeniami fizycznymi. I tyle. Bo żeby to był oręż i fizyczne, no i to jest tak... Nie wiem, czy ma sens, czy jest to sens to rozdzielać. Na pewno jest sens zmiana nazwy oręż na fizyczne, bo to jakby nie było, oni orężem żadnym się nie posługują, więc... Więc tak to powinno być. Czy ja jestem w stanie grubasa od razu uwalić? Nie, sfokusujmy się na tym. Nie będę się starał zabijać grubego. Skupmy się na tym, na czym powinniśmy się skupić. To jest w ogóle bardzo prosta walka, tak naprawdę. No to są jakieś grosze, a nie obrażenia. No właśnie. Mamy jeszcze OP Heala. Być może nie OP, ale mamy. Tego weź sprzątnij. Chłop łucznik. Ty tam sobie jeszcze daj tego defa. Dobra. I teraz się przebijamy przez ciebie i full dipsy teraz mamy w ciebie. Panie Impie, 30 inicjatywy masz. Możesz być nawet na defie i tak nie jesteś w stanie tego przetrwać. Mamy za dużo obrażeń do dyspozycji. No i dobra.
Możesz tam podleczyć, nie musisz, bo i tak z poziomu nie spoziomowali. Ty tak mało expu za dwóch tłustych? Myślałem, że będzie poziom z takiej walki. Ja się przeliczyłem, co? No się kurde przeliczyłem. Kosztowność jakaś, no dobra. A co to za statua w ogóle tutaj taka? Drodzy Państwo, co my tu mamy? W ogóle jakie tam... Jakie tam roślinki z tego jakieś... zwisają... Jakieś... Chciałem powiedzieć wodorosty, ale to nie wodorosty miałem na myśli, tylko coś jeszcze innego. Eliksir szybkiego srebra, eliksir mocy tytana. Tu jeszcze coś jest. Dwa eliksiry ochrony, eliksir fortuny. Dwa wilki. O, dwa wilki, no za wilki są już fajne ekspy właśnie. No i kurde, lipa, żeby teraz ich miałbym zabijać. Wolałbym coś, za co będzie mniej ekspów. Za to chyba będzie mniej trochę ekspów niż za dwa wilki. Bo za dwa wilki, za jednego wilka jest tyle co za orka, czyli 90, więc to w sumie 180. Tutaj nie pamiętam, ale na pewno mniej. To na pewno. Prawdopodobnie za całą trójkę jest mniej więcej tyle co za jednego wilka, ale może przesadzam. Ale jakoś tak mniej więcej będzie. Właśnie te eliksiry się zastanawiam, bo ci łucznicy ewoluują w naprawdę fajne jednostki i się zastanawiam, czy nie będę chciał później sobie właśnie jednego imperialnego zabójcy zrobić do tej trucizny, ale będę miał dwóch wozów zbiorów, którzy też będą truli. Nie wiem, czy nie zostać przy dwóch właśnie chłopach, którzy strzelają dwa razy. Oni będą strzelali 30 razy dwa. I z każdym poziomem będą dostawali plus 4 do obrażeń i ich expów potrzebują chyba tylko 400 do poziomowania, a imperialne zabójce 1100. Także bym chyba olał imperialnych zabójców, bym sobie poszedł w tych dwóch łuczników tak srogo. HP-ków na razie nikomu jeszcze dawać nie będę, ale te obrażenia im bym dał. Tylko może jeszcze nie teraz. Bo wiem, że jeżeli normalne jednostki są, to nawet jakbym teraz mu dał obrażenia, to jak on się zmieni, to ten przemieniony też będzie miał te obrażenia od potki, ale tutaj nie wiem, czy na tym modzie tak jest, ale to przetestujmy to. Mamy testować, to testujmy. Dajmy im obrażenia obydwóm. HP-ków na razie nie, bo jeszcze nie jestem pewien, komu będę chciał je dawać. Szanse trafienia też na razie nikomu nie chcę dawać. Dobra. Wilka na razie olewamy. To wejdziemy sobie zdecydowanie. Bym coś z tego miał. Ty już dostałeś w pysio. To bij. Ty możesz dać defa. Ciebie ostrzelajmy. Będzie łatwiej cię zabić później. Ciebie możemy się pozbyć. Tutaj możemy bić śmiało. Ty możesz dać na to defa. Ciebie cały czas, mimo już dałeś defa, cały czas ciebie będę ostrzeliwał. Heal. Tutaj damy teraz waita i waita. On dał, zdążył dać defa, nie? Bo nie przewidziało mi się. Dobra, jest ok. Teraz go wykańczamy. Inicjatywa. Pięknie. Co my tu mamy? Co? Sąsiednie. Tylko. Jak on wygląda? W ogóle tutaj ręka, głowa w ogóle skierowana jakoś na bok. W ogóle co to za gość? Zabójca. Zbiry zbijają się w bandy, aby rabować podróżnych i słabych chłopów. Myślałem, że będzie wódz zbirów. Fajne szanse trafienia, duża szansa na truciznę. Niestety tylko sąsiednie jednostki. Ja pitole, ale fajne. Mają trochę więcej zdrowia od wodza zbirów. Ale wódz zbirów ma 35 obrażeń, 20 z trucizny, ma też trafienie krytyczne, bo jest zmieniony w tym modzie i ma 75 inicjatyw, więc z wodzów zbirów byłbym chyba bardziej zadowolony.
niż z tego, ale no przetestujemy sobie. Przetestujemy sobie tych zabójców. Jeden punkt doświadczenia przecież, no. No jaka żałość. Co za dziadostwo. Tam jest rózgowiczka, jakbym się do niej dostał. O ile mogę się do niej dostać, nie wiem, zobaczymy. No przejdziemy się tu kawałek, bo jest po chodniku, to możemy sobie chodzić. 100 sztuk złota tylko. Teraz dostajemy posłaniec. Jesteśmy już połową drogi do celu. Do stolicy prowadzą dwie drogi. Jedna na północ oraz druga na wschód. Ostatnio, kiedy tutaj byłem, okolica aż roiła się od nieumarłych. Musimy uważać. Którą drogą proponujesz? Atak nieumarłych przyszedł od północy. To właśnie te tereny najwięcej ucierpiały. Jednak to na wschodzie rozbili swój obóz w jednej z wiosek. Kiedy starałem się prześliznąć przez okupowane tereny, zauważyłem, że czegoś szukali. Panie Pitaszyć, to przypadkiem nie jest z Warcrafta trójki? Tak trochę wzięte, jak Kael'thasem trzeba było eskortować te jakieś tam wozy, czy coś tam. To tak mi się coś kojarzy. Nie wiem, może to zbieg okoliczności, ale mi się cholernie z Warcraftem czy skojarzyło to. Ale dobra. Czegoś znaczy czego? Nie wiem, chyba zwłok. Naliczyłem przynajmniej dwa tuziny wozów wypełnionych po brzegi zwłokami. No przecież wozy mięsa teraz jeszcze. Większość, zdaje się, pochodziła z krypt, a część była jeszcze świeża. To mi się kojarzy też misja ze wskrzeszeniem Kel'Thuzada. Opętany i złodziej. No to jest idealna walka, żeby się podekspić i przetestować nowych ziomeczków. Dawać. Dobra, podobno jakaś animacja ma być straszna, więc żebym się nie przestraszył. Zobaczymy, no. Szkoda, że nie możemy dowolną jednostkę. Wow! Co? To śmieszne trochę. No ale spoko, nie zatruł. Trochę zabawne, ale spoko, mnie to tam ryba. No i myślałem, że będzie gorzej z tą animacją. Naprawdę, myślałem, że będzie gorzej. Spoko jest. Jest okej, panie Pitasz. No wiadomo, że do poprawy, ale... Ale to nie jest takie straszne. No okej. Mamy czarnych strzelców przecież. No i dobra, mają obrażenie od potki. Okej, to już przetestowane. I mają 33 teraz razy 2. Szanse trafienia też muszą na nich pójść, jeżeli znajdziemy takie dwie potki. A właśnie, ja miałem w ogóle z tym sztandarem na szanse trafienia chodzić. Nie inaczej. Dajmy tę inicjatywę, to niekoniecznie, im oni mają 65, ten będzie miał 70, ja wolałbym, żeby on był raczej przed nimi. Żeby w razie czego... Chociaż no mogłem jednemu dać im inicjatywę, ale... Ja wiem, bohaterowi by się przydało, żeby on raz na jakiś czas był w stanie oszukać chociaż wroga, nie? Ten, co będzie miał jakiś wróg 60 inicjatywy, czy coś takiego, to będzie w stanie tam coś ogarnąć. Szans trafienia na razie nikomu nie będę tą potką dawał jeszcze. Dobra, idziemy teraz w i nie dojdę. To jak nie dojdę, to nie, to się przejdę kawałek dalej. Jest zabójca też tutaj, też nie dojdę do niego. No dobra, no to odkryjemy trochę tego terenu jeszcze i się będziemy wracać. I trzeba postawić budynek do leczącego jeszcze. Co tam się pojawiło? Czy to królowa lisz się unosi? Czy to królowa lisz? To może wejdę w tę rózgowiczkę. Będzie pierwszy nieumarły, z którym będę mógł zawalczyć. To jest królowa lisz. Zdecydowanie. Może spróbujmy ją wyhaczyć. Może dam radę. A mogę tu sąsiadować z nim. Dobra. Nie wiem tylko, co ona ma, więc... Wiadomo, że rózgowicz raczej tam nic nie będzie miał strasznego, ale opracujmy sobie tę żywą zbroję. Rzućmy sobie nawet tę żywą zbroję. Tak, just in case. I zabijmy od razu jakąś rozgowiczkę. Jak możemy, to czemu nie? Champion orków, ork, zabójca z tyłu. Zabójcy mogą tylko sąsiednie jednostki atakować. Szkielecika ma. No to dobra, no to... O nie, no marnujesz takie dobre rzeczy. Ale dobra, osłabmy to jeszcze. Poziomu nie zdobędziesz? Nie, dobra.
Kurwa, zdoby. Powiedziałem nie. Zapomniałem w takim układzie, ile jest za żywą zbroję, ale to nic. Tak naprawdę, dając im expy, dałem sobie w ten sposób więcej expów, bo przez to, że mają wyższe poziomy, więcej expów ja dostanę. Więc też nie ma tego złego. Krytyczne też macie uderzenia, ela. Ej, dobre, nie wiedziałem. Jak też krytacie, no to spoko. Jak wodzowie zbiór. Spoko. Dobra. 15. Nie za dużo, ale jest. Skrzeszonko, zwój błyskawicy. Szkoda, że to leczenie zmarnowała. No niepotrzebnie tak zrobiłem. No ale dobra, trudno. Na razie do tej stolicy jeszcze się nie będę zbliżał. O. To może być groźnie. Ja się wolałbym wycofać stąd. Na razie, przynajmniej. I podekspić trochę bardziej, bo szkielet jakiś, ale szkielet, cholera wie co szkielet może w sobie mieć. Więc wracamy się na wilki zdecydowanie. A to jest skarb w ogóle jakiś. Przyda się na pewno. No w tego wchodzimy. Trucizna jakaś? Żeby ten był przed tym, nie? To byłoby bosko. Ten, kurde, no ten by dał defa, ten by się wytruł wtedy. Biedaku. Pięknie. Świetnie. 30 expów. Jeden punkt doświadczenia. Dlaczego? Na tym trzeba dobić. Ale fajni, fajni zabójcy. Fajna nowa jednostka, kolejna. To na pewno. A się boję się w sumie tam trochę podchodzić. Jakbym miał jakiegoś złodzieja, który tak byłby łaskaw. Posprawdzać mi, co oni tam mają. No tutaj jeszcze jest jakiś bohater. Chyba, że rozgowiczka, no. Szagerul, no w sumie brzmi jak nazwa rozgowiczki, ale... Najwyżej zginę. Kryt trucizna. O, jaka w ogóle ten tutaj z tej strony to też ma tę animację. Udaną. A, mogłem tutaj jeden strzał oddać, no ale dobra, nieważne. No, jesteś już martwy, dobra. Damy defa. Leczenie. No, czemu ty byłeś pierwszy przecież? Dobra, no nieważne, już quick fight damy. O, mamy tego. On fajnie wygląda, naprawdę. Chociaż ta animacja tego pierścienia wydaje mi się, że jest wykonywana troszeczkę za często, za szybko. Albo no, za często ona jest, nie? Jakoś tak... Nie żeby to jakoś bardzo przeszkadzało, ale troszeczkę takie oczajebne to jest. No i mamy księdza, który ma 70 inicjatywy, ma słowo pańskie, które zwiększa obrażenia o 50%, ma uzdrawianie, nie leczenie tam z trucizny, chorób i tak dalej, tylko uzdrawianie, czyli leczy. A za ile, niestety nie jest to w ogóle napisane. Nie wiem, czy dałoby się tutaj łamane dać i że tam 40 uzdrawianie, coś takiego. On 40 leczy, to już wiem ze streama tego Pyrka. Mało też, nie? Zresztą leczy, bo to, że zwiększa obrażenia i ma taką inicjatywę, to jest na pewno ciekawy pomysł. Ale to, że z kogoś, kto leczy 20 wszystkich, mamy takiego, co leczy 41, to jest za słabe. Czy ten poprzedni przede wszystkim powinien leczyć 15 wszystkich, a ten, co mamy go teraz, powinien leczyć 51, to już byłoby spoko. Szkielecik. Ominąłeś mnie, szkieleciku. Czy ty jesteś słaby? Czy ja jestem w stanie bezpiecznie... No najwyżej wczytamy, no nie chcę za bardzo marnować many, nie wiadomo na co, chociaż może powinienem właśnie te many marnować, bo... O Jezu, oni mają 60 inicjatywy, to już dużo. A co to? Dotknięty. Dotknięty zarazą.
No ciekawy zielony chłop. Ma troszeczkę więcej zdrowia, ma odporność na truciznę i może swymi widełkami zatruć. Chłopi bronią skrawka ziemi, który nazywają swym domem, ale no niestety już nie ten. Ten jest chory. On się będzie zmieniał w zombie. Sfokusujmy się na tym pośrodku. Tu mogę coś stracić w ogóle, tak naprawdę. Tak naprawdę to tak stracę. Daj defa. Złajtuj. Spróbujmy się pozbyć tego ze środka może. Cia. Dobrze, kurde. Dobrze. Piękniej ty w tego. Dobrze, kurde. Się obrażenia podzieliły. Dobrze, to co? To będzie trzeba skasować tego koniecznie. Zwłaszcza, że mam jej życia. Tego wyleczymy. Animacja też jest niepełna. W momencie, gdy już wykona ten swój ruch w górę. W górę serca, powiedzmy. W górę nieba. No to tak nagle wraca do swojej pozycji. Taka mała uwaga, która na pewno została już wcześniej odnaleziona, ale weź tam sobie bij tym razem. Został otruty szkielet, nie ma odporności na śmierć? Ten ma, ten nie ma. Co? Ale czemu? Po co? Aż ty w dupę. Nie! Jak mi zawalił obrażenia duże. To truty jest w sumie, no to możemy to wykorzystać jakoś. To ja mogę go stracić, jeżeli on mi oszuka inicjatywą. Przecież nie powinienem się bronić, czy waitować, czy coś. Powinienem go bić. Ciebie to ja wyrucham bez problemu. Na pewno mają chłopską celność na 100%. No i dobra. Diamencik, maślisz, eliksir żelaznej skóry. Ile wy tam w ogóle? 150 tylko potrzebują, żeby poziomować. No kurde! No przecież to jest mocne. A ile wód zbirów potrzebował? Też jakoś tak, nie? 120... Nie pamiętam w sumie, ile wód zbirów potrzebował, ale to jakoś też niewiele. Bo to, że im 400, to nawet jest okej. Okay. Już no nie, no więcej powinni. Mocni są. Mocne to jest. Ten 1000 w ogóle z dupy. No nie, no. Tutaj to za dużo potrzebuję. Z 500 bym tutaj dał, to też bym dał z 500. A tym to ja nie wiem, no bo co... No z 300 może bym dał tutaj. No nie wiem, do rozkminy, to na pewno na Discordzie będzie trzeba o tym pogadać. Pewnie już pogadamy do tej pory, zanim ten odcinek zostanie opublikowany, bo on będzie... Ten odcinek, co ja teraz nagrywam, to on będzie chyba w okolicach 30 grudnia dopiero opublikowany. A właśnie, tego demonologa mogę pocisnąć już bez problemu przecież. Z takimi łucznikami, strzelcami... A i tego włócznika mogę zabić. No to najpierw rózgowiczkę. Skoro już tu się tak pałęta, no to go wezmę, sprzątnę przy okazji. O, Marlak. To jest właśnie ten chłop zarażony, już taki zmutowany. Źródło niewiadome na śmierć. No to wiadomo, że fizyczne. Odporność na śmierć i truciznę. Martwe dusze, które podczas rytuału przekształcone zostały w bezmyślne zombie. I to jest taki zatruwający zombie. Małe szanse na zatrucie, na szczęście, ale ciekawie wygląda. No, fajny arcik. To co? No tutaj wait. Możemy go spróbować zabić. Kryty jakieś. Co prawda tylko jeden punkt obrażeń, ale jak dojdą tam do tych... Do ilu? 40 obrażeń będą musieli mieć, żeby ich trafienie krytyczne biło 2. No i tutaj możesz jeszcze.
No i oni teraz we dwójkę mają te obrażenia zwiększone, nie? Dzięki temu, że sobie daliśmy Wait'a. Mamy teraz w jednej turze dwie jednostki wzmocnione. Też tak można robić z lekkostopymi i nowicjuszami. Jak najbardziej. Czemu nie? Jeszcze jak? O, swój szkielet. O, jakiś artefakt w końcu. Niestety ten, co daje pancerz, więc mnie to mało interesuje. Ale inicjatywa. No, mało mnie interesuje pancerz na bochciu, ale no załóżmy sobie, niech ma. Niech ma. Co ja tam dostawałem? Jeszcze. Coś tam było fajnego. To tylko? To chyba było. Te HP-ki nie wiem, czy komuś tutaj mam porozdawać, czy nie. Ten ma w ogóle 110 życia już, też dosyć sporo, nie? Jak tak naprawdę druga forma jednostki, to nie jest trzecia, tylko druga. To też jest druga, to też jest druga. Czyli to jest tak, jak naprawdę można ich przyrównać do formy rycerza, albo właśnie łowcy czarownic, tego do strzelca, nie do imperialnego zabójcy, a tego do kapłana właśnie zwykłego. Także jakbyśmy mieli patrzeć na to w ten sposób, no to wszystko jest na pewno mocne, mocniejsze. Ale to już są ich ostatnie formy. Chyba że właśnie Pitashi powymyśla jeszcze jakieś kolejne, a przydałoby się. Czarny strzelec myślę, że troszeczkę do znerfienia będzie tam trzeba mu zmienić, żeby bił 25 razy 2. To, że mają 5 punktów inicjatywy więcej od reszty łuczników, to jest nawet spoko. HP-ki mogą być. No, powiedzmy, że na razie jest ok. A tutaj nie dojdę, no to może do tamtego. Czy ty przypadkiem pochodniku? On pochodniku traci 2 punkty ruchu. Jak jakiś elf. A po drzewie? 4. Co ty, panie, ćpiesz, że ty po drodze nie umiesz chodzić nawet? Co ty ćpiesz, panie inkwizytorze? Co ty odwalasz? Złodziej. Nadchodzi złodziej. Zarażniemy pajaca. Mamy już 21 turę, ale pogramy jeszcze trochę. Sobowtór. No, sobowtóra się nie boimy. Tego demonologa będzie trzeba zruchać. On ma tam 105 chyba życia, ma demonolog. No my mamy tych obrażeń tutaj, 66 w sumie. Razy 2. Dobra, damy radę. Tego trzeba zdjąć. Mamy te szanse, mamy ten sztandar na szansę trafienia, no... Niech no nam się to uda. A weź ściągnij z niego tę truciznę. A nie, ty nie ściągasz trucizny. No tak, przecież ty i tak nie, ty tego nie potrafisz. Podciągnął pięknie. Tego zabijamy. No prawie. Tego bym chciał. No i miedziabnie pajac za 15 wszystkich, albo za 20 nawet. Ochrona przed ogniem. No inkwizytor z prawdziwego zdarzenia przecież. A weź go tam dziabni. Trucizna jakaś, dobra. Mam otrucie, to nie będę czekał na jakieś tam leczenia, bo jeszcze mi wejdzie tutaj więcej obrażeń od trucizny, nie ma sensu. Dobra, jak tam w ogóle... Jeden punkt doświadczenia znowu wam brakuje. Dlaczego? No chyba tak... Nazwę, nie chcąc kliknąłem na drugi ekran, chyba nazwę ten odcinek jeden punkt doświadczenia, no bo kurde, już trzeci raz mamy taką sytuację, że tylko jednego punkciku brakuje. Na tym złodzieju trzeba przecież, no. Co tu nadchodzi? Ja się będę kierował może w stronę sklepu. I na spokojnie sobie tego złodzieja rozpracuję. Jak podejdzie. A podejdzie. Pięknie podszedł. Idealnie. Wspaniale. Czyli w sumie wychodzi na to, że tak naprawdę nie wiadomo nadal, czy pochodniku 2 czy 1 punkt ruchu tracimy, skoro Van Singh traci tak czy siak 2 punkty ruchu pochodniku. Prawda, nie? Niestety tak jest zrobiony. Także nie wiadomo, jakby to by było w praktyce. To by trzeba sobie kupić. Przecież tego nie ukradnę. To weźmy, sprzedajmy.
Ten talizman. Nie wiem, czy ten talizman mi się nie przyda. Ta księga też może się przyda, cholera wie. Może wezmę korzystanie z ksiąki, wezmę te większe ekspy właśnie zdobywanie. Weźmy sobie to. Wypijcie od razu. Piękne szanse trafienia macie teraz. Many trochę. Więcej hajsu. Mana piekielna chyba to była. Dobra, i tego już kolejnego nie chcę. Chociaż w sumie to jak już tu jestem, to weźmy to. Dajemy tobie. No i dobra. I tu mógłbyś mieć jakąś fajną umiejętność taką, żebyś też zatruwał na przykład. Albo podpalał, albo coś. Inkwizytorze, wspaniały. Zobaczymy, jak trucizna się wzmacnia u nich, bo jeżeli ich trucizna się zwiększy z 20 na 26, to będzie naprawdę miłe i sympatyczne. Naprawdę będzie miłe, wspaniałe będzie, naprawdę, naprawdę. Zobaczymy. Zaraz się dowiemy. No my mamy tutaj inicjatywę, panie. To my tu jesteśmy szybsi, drogi złodzieju. Już jesteś martwy. No tam sobie podlecz. Nie poziomujecie? Czy ja muszę budynek jakiś kolejny postawić? Bo plusików nie będą może miały takie nowe jednostki. No dobra, w tym momencie chciałbym zakończyć odcinek, ale nie dowiem się pod tym odcinkiem, o co chodzi, tylko będę musiał teraz napisać po prostu do Pitasiego i o co chodzi, bo i tak już odcinek trwa wystarczająco długo, a zanim to zostanie wrzucone, to będzie końcówka grudnia, więc myślę, że na ten moment starczy. Panie? Czego? Panie? Bo możliwe, że oni mają jakąś kolejną formę, że włócznik tam w nic kolejnego nie ma, ale może ten pajac będzie miał coś kolejnego. Kurde, muszę zobaczyć, no przecież. No bo nie zdobyli poziomu normalnie pajace. I mogę ich zablokować przed kolejnym rozwojem, no to wiadomo tam. No ale jestem niesamowicie ciekaw, jeżeli w coś mogą oni się jeszcze przemienić, to jestem w uj ciekaw w co. No chyba nie w imperialnych zabójców teraz normalnych, bo to by było biedackie. Na pewno coś innego będzie, ale co takiego? Co to mogłoby być? No jestem w uj ciekaw, także na ten moment myślę, że sobie zapiszemy. Nie na Pitashi mod tym razem, tylko na zapasowy Pitashi sobie nazwiemy. O, tak będzie. I w razie czego, bo może się okazać, że ten odcinek z jakiegoś powodu będzie do wyrzucenia. Już kiedyś tłumaczyłem, że lepiej zostawić sobie save'a, żebym mógł sobie wczytać po prostu na początek tego odcinka, żebym w razie czego bym się okazał, że musiałbym nagrywać to po prostu raz jeszcze. Jakby to miało być, nie wiem, stracone, zepsute, jakby się miało nie przesłać czy coś. Zobaczymy. A na ten moment to tyle. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcineczek. Zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych odcinków z Tao Wrestling Serii na moim kanale i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Na razie.